Dzisiaj porozmawiamy o książce Hanny Krall, Król Gier znów na wylocie. Pani Hanno, jak trafiła do Pani bohaterka tej książki? No coś musiała mojego czytać pewnie. Tak. Jak przeczytała, to powiedziała: Pani rozumie miłość i Pani rozumie wojnę. A żeby o mnie pisać, powiedziała, trzeba wiedzieć, czym jest miłość przede wszystkim. O. Nie wiem, dlaczego ona myślała, że ja wiem, co to jest miłość. A co to jest wojna, to rzeczywiście wiem. A może co to jest miłość, dowiedziała się Pani od niej? Nie, ja myślę, że każdy się dowiaduje sam. Sam, osobiście. W każdym razie spotkałyśmy się. Mm-hmm. Nasze rozmowy trwały kilka lat, a chyba nawet kilkanaście lat. Kilkanaście lat rozmów do jednej książki? Tak. Bo ona chciała, jej życie było wspaniałe. Jej życie to było, ona właściwie całe swoje życie poświęciła mężczyźnie, którego kochała, który był bardzo piękny, rzeczywiście był piękny. To był jej mąż. I ona żyła po to, żeby on żył, bo w czasie wojny on był w obozie. I ona chciała tylko dlatego żyć, żeby jego ratować. Nikogo innego, ani matkę, nikogo. Nikt nie musiał żyć, tylko on jeden. I o tym miała być ta opowieść? Tak, tylko że ona miała takie troszeczkę staroświeckie upodobania literackie. Ona chciała, żeby było bardzo dużo słów. A ja jej mówiłam, wie pan, im więcej przeżyć, im więcej dramatu, tym mniej słów trzeba. Więc to jej się nie podobało. Ja nie jestem pewna, czy ją do końca, czy ją przekonałam do końca. Na pewno mam wrażenie, że przekonałam paru czytelników oraz paru wydawców, bo jednak wydają w różnych krajach tę książkę. Bo wie pan, jak się pisze o zagładzie, jak się opowiada o zagładzie, to jest zawsze o czymś jeszcze. To jest coś więcej. Ta książka też jest o czymś więcej, tak myślę. Niż tylko o zagładzie. Ona chyba w ogóle nie jest o zagładzie. Ona się dzieje w czasach zagłady. Zagłada jest scenarią. A może to jest książka o tym, że kochamy na własną odpowiedzialność? Może być i o tym. Że nie możemy oczekiwać wdzięczności za miłość. Może i o tym. No, na pewno ją ona nie oczekiwała. Ona oczekiwała. Oczekiwała. Ona oczekiwała, ale niestety nie dostała. Mąż ją potraktował fatalnie, bo jak już przeżyli wszyscy wojny, to on ją porzucił. Ale może nie powinniśmy tego mówić. Bo... Dobrze, to nie zdradzajmy więcej. Ale wie pan jeszcze, o czym tak? Może być? Być może jest ta książka. O tym, że warto być człowiekiem szalonym, osobą szaloną. Ona była szalona i miała przyjaciółkę, która była racjonalna, najlepsza uczennica w klasie, taka mądra. Same rozumne, same mądre decyzje podejmowała. Ta przyjaciółka. Ta przyjaciółka. W przeciwieństwie do Izoldy, bo Izolda same szalone. I to szaleństwo prowadziło ją do życia. I tylko Izolda przeżyła wojnę. A przyjaciółka nie? Nie, więc może jest to książka o wyższości szaleństwa nad rozumem, ale to akurat może jest zbyt odważna. Ale w pewnym momencie dowiedziała się Pani od niej, że jej marzeniem jest, aby to była książka, powieść dla Hollywood. Że ona by z tego chciała... Ona bardzo chciała siebie zobaczyć na ekranie. Ona była bardzo piękną kobietą i bardzo chciała, żeby Elizabeth Taylor ją zagrała. Taki był pomysł. I właściwie kiedyś Elizabeth Taylor była w Izraelu, jakiś film kręciła i ona na lotnisku chciała się tam przedrzeć do niej i powiedzieć, że ona ją musi zagrać. I wtedy ci pilnujący ją zatrzymali i ona tłumaczyła, że ona była w Oświęcimiu. Kiedy pada słowo Oświęcim, to ludzie poważnieją. Nawet ochrona na lotnisku wtedy poważnieje. I wtedy jej powiedziano, żeby najpierw napisała to, żeby zaczęła jednak od książki. Więc właściwie trochę dzięki temu ochroniarzowi, dzięki tej Elizabeth Taylor, tak naprawdę ona wpadła na pomysł, żeby opowiedzieć, żeby napisać. I że pani napisze tę powieść dla Hollywood. Tak, ja miałam nadzieję dla Hollywoodu i wciąż mamy nadzieję, że jakiś Hollywood się tym zainteresuje. Tak. No na razie zainteresował się tym świat, bo ta książka wyszła w wielu krajach. Tak.
Tak? Dzisiaj może pokażemy. Tak, tutaj mamy wydanie, tam na górze jest rosyjski przekład. Tu mamy włoskie. Tam jest rosyjski. Obawiam się, że to jest inna książka, którą pan teraz nie, pokazuje. Ta Ille di Quoli, to jest to. A to nie jest przypadkiem znowu przed panem Bogiem? Nie, to jest to właśnie. To jest, po rosyjsku. To jest po angielsku, to jest po hebrajsku. Aha. I to jest po hiszpańsku, ale jeszcze teraz wychodzi po szwedzku. No to dobrze, że się ludzie dowiedzą o Izoldzie. Widocznie jest coś takiego uniwersalnego i w tej zagładzie, i w tej miłości, i w tym szaleństwie, i w tym braku wdzięczności. Co się może nam dzisiaj przydać też przy lekturze? Szaleństwo czy rozum? Jedno i drugie. No, ja jestem za szaleństwem, a pan? Bardziej za rozumem. To się dobrze. Niech to będzie najlepsza puenta naszej rozmowy. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich amerykańskich czytelników.